Turystyczna jazda, witamy! Odwiedzamy Słowację. A co czeka nas w dzisiejszym programie? Otóż dowiemy się, gdzie urodził się legendarny Janosik oraz poznamy urokliwe słowackie miasto o bogatej historii i tradycji, jakim jest Żylina. Będziemy także w uzdrowisku Rajeckie Teplice, w którym można przenieść się w wyjątkowe antyczne klimaty. Żylina położona jest niedaleko polskiej granicy. Niemniej jadąc z naszego kraju w okolice Żyliny, najlepiej wybrać drogę przez Czechy. Po przekroczeniu granicy z Republiką Czeską w Cieszynie, zgodnie z drogowskazami, kierujemy się od razu na Żylinę. Trasa przez Czechy to zaledwie 35 km, więc po kilkunastu minutach wjeżdżamy na terytorium Słowacji. Pokonujemy jeszcze około 45 km i docieramy do celu. Żylina to główny ośrodek w północno-zachodniej Słowacji. Jest stolicą żylińskiego kraju, jednej z 8 administracyjnych części Słowacji. Od południa otaczają ją Góry Strażowskie i Mała Fatra, a od północy Góry Kisuckie i Jaworniki. Licząca 81 tysięcy mieszkańców Żylina leży nad rzeką Wag w Kotlinie Żylińskiej i stanowi ważny węzeł komunikacyjny, zarówno drogowy, jak i kolejowy. Żyliński kraj obejmuje takie regiony Słowacji jak Horne Poważie, Kisuce, Liptow, Orawa i Turiec. Żylina była miastem już na początku XIV wieku. Prawa miejskie otrzymała z rąk króla Węgier Karola Roberta. To właśnie z tego miasta pochodzi najbardziej wartościowy słowacki starodruk, którym jest Księga Miejska Żyliny. Była ona prowadzona od 1378 roku do połowy XVI wieku. Pierwszy zapis w języku słowackim powstał w 1451 roku. Do najcenniejszych zabytków narodowej historii Słowaków należy także dokument wydany przez króla Ludwika I Wielkiego w 1381 roku, przywileje dla żylińskich Słowaków, który gwarantował żylińskim mieszczanom narodowości słowackiej udział w posiedzeniach Rady Miejskiej Żyliny na równi z Niemcami. Żylina jest ważnym centrum uniwersyteckim z pięknie odnowionym śródmieściem i secesyjnymi kamienicami. Przez wiele stuleci to słowackie miasto było ważnym ośrodkiem rzemiosła, zwłaszcza sukienniczego. Wytwarzane w Żylinie sukno trafiało także do Polski. Mariańskie Namestie, czyli rynek, to historyczne serce Żyliny. Otaczają go renesansowe i barokowe kamienice mieszczańskie. W 1987 roku Plac Mariański został uznany za miejski rezerwat zabytków. Do najcenniejszych historycznych budowli Żyliny zaliczane są m.in. renesansowy ratusz miejski oraz katedra, kościół Najświętszej Trójcy wraz z dzwonnicą, tzw. burianową wieżą, mierzącą 46 metrów, z której zwiedzający mogą oglądać miasto. Znanym centrum życia społecznego Żyliny był dawniej dom szlachecki, nazywany niegdyś Sobieski lub też potocznie do Sobieskiego, prawdopodobnie na cześć polskiego króla Jana III Sobieskiego, który po zwycięstwie nad Turkami pod Wiedniem zatrzymał się w tym miejscu. W centrum Żyliny stoi zamek Budatin, zbudowany w drugiej połowie XIII wieku. Strzegł on przez wieki ważnego szlaku handlowego prowadzącego z Węgier, a także przebiegającej niedaleko granicy między Węgrami a Księstwem Cieszyńskim. Obok funkcji obronnej zamek pełnił również funkcję gospodarczą. Zbierano tu myto na drodze do Polski. Jego najstarszą częścią jest późnogotycka czteropiętrowa wieża z XIII wieku. Oprócz wystaw poświęconych historii miasta Żyliny, w zamku Budatin można obejrzeć ekspozycję wyrobów z drutu. Żyliński region słynął bowiem dawniej z druciarstwa. Druciarze byli wędrownymi rzemieślnikami, specjalizującymi się w naprawie sprzętów gospodarstwa domowego, ale także w wykonywaniu przedmiotów użytkowych z drutu. Niektóre wyroby to prawdziwe dzieła sztuki. Stała wystawa druciarstwa w zamku Budatin, będącego siedzibą Muzeum Poważskiego w Żylinie, jest unikatową ekspozycją na świecie.
Wspaniałą panoramę na Żylinę i okolice można podziwiać z wieży widokowej na szczycie Dubień w paśmie słowackich Beskidów. Prawie 28-metrowa wieża ustawiona na wysokości 572 metrów nad poziomem morza jest dostępna dla turystów przez cały rok. W żylińskim regionie znajduje się wiele historycznych obiektów. Jednym z nich jest pałac w miejscowości Gbelany, usytuowany blisko drogi prowadzącej do Parku Narodowego Mała Fatra. Historia tej niewielkiej miejscowości, położonej kilka kilometrów od Żyliny, sięga XV wieku. Zabytkowy pałac przez ostatnie dekady popadł w ruinę i został odrestaurowany dopiero w 2015 roku. Po gruntownym remoncie obiekt wraz z przylegającym parkiem wpisano na listę historycznych hoteli Słowacji. Znajdujemy się na terenie Parku Narodowego Mała Fatra, gdzie ważnym ośrodkiem turystycznym jest Tierchowa, położona zaledwie 25 km od Żyliny. Łączna długość oznakowanych szlaków turystycznych w tym paśmie górskim wynosi około 150 km. Tierchowa znana jest przede wszystkim jako miejsce urodzin Juraja Janosika, słowackiego bohatera narodowego, żyjącego w latach 1688-1713. Przypomina o tym pamiątkowa tablica w osadzie u Janosow, oddalonej o kilka kilometrów od centrum Tierchowej. Do tego miejsca turyści mogą dojechać rowerem albo autem lub dojść pieszo zielonym szlakiem. Jak podają tutejsze źródła, historyczny Janosik żył 25 lat i przewodził zbójnikom tylko przez półtora roku. Niemniej przez 300 lat wokół postaci Janosika narosło wiele mitów i legend. Jak wiemy, legendarnego zbójnika pokochali górale zarówno po słowackiej, jak i po polskiej stronie Karpat. Około 15 km od Żyliny znajduje się jedno z najbardziej znanych i odwiedzanych słowackich uzdrowisk – Rajeckie Teplice. Pierwsza wzmianka o Rajeckich Teplicach pochodzi z XIV wieku, a pierwszy budynek sanatoryjny przy termalnych źródłach powstał w 1610 roku. Każdego roku przez Rajeckie Teplice przewijają się dziesiątki tysięcy wczasowiczów i kuracjuszy. Niewielkie miasteczko uzdrowiskowe, liczące zaledwie 2800 mieszkańców, zachwyca swoim układem architektonicznym, w skład którego wchodzą m.in. centralny skwer Rajeckich Teplic, dwa parki oraz kompleks spa. Miejscem, które przyciąga wszystkich wczasowiczów i kuracjuszy, jest dom zdrojowy z kompleksem basenów przypominający swoim wyglądem egipskie lub greckie kurorty. Uzdrowisko wykorzystuje leczniczą wodę termalną o temperaturze 38 stopni Celsjusza, której dobroczynne działanie znane jest od XIV wieku. Naturalna lecznicza woda zawierająca jony wapnia i magnezu pozytywnie wpływa na układ ruchowy, sprzyja leczeniu schorzeń neurologicznych i jest zalecana w kuracjach pitnych. W jednej z sal kompleksu spa znajduje się wyjątkowe miejsce. To dawny skarbiec, w którym w 1938 roku w wyniku sporu o Sudety z Niemcami i w obawie przed siłami militarnymi III Rzeszy ukrywano klejnoty koronacyjne królów czeskich, przewiezione potajemnie z Pragi na polecenie ówczesnego prezydenta Czechosłowacji Edwarda Benesza. Wyjątkowa atmosfera w scenerii antycznej architektury panuje po zmroku, kiedy nad wodą zapalają się światła. Patrząc na oświetlone monumenty i posągi, możemy w zupełności poczuć się jak w antycznym świecie.